Blisko. Są tutaj. Potknąć się pierwszy raz na środowisku. Pierwszy raz na środowisku, pierwszy raz jako wykładowca. Żałuję, że nie było mi tu w zeszłym roku, ale mam pewność, że będę w przyszłym więcej. Do zobaczenia. Słuchajcie, na samym początku chciałbym zacząć od tego, że prezentacja była pomyślana jako przegląd sposobów na wyciśnięcie więcej ze swoich opinii. A tu nagle, zupełnie znienacka, 15 lutego ogłoszono następcę Raspberry Pi, Raspberry Pi 2, który jest odpowiedzią na większość pytań, które zaczynają się, co zrobić, żeby moje Raspberry zaczęło działać szybciej. Większość problemów, jeśli chodzi o pomysł, w zasadzie znika i dopuścimy możliwość zastąpienia Pi-1 błąd. Tak, musiałem zreorganizować prezentację i to, o czym chciałbym dzisiaj powiedzieć, to wykorzystanie Raspa w domu przy możliwie jak najmniejszym udziale grzewania. Czyli jak możemy wykorzystać, jak wycisnąć wartość i montując je u siebie, teściu, dziadków, rodziców, kogokolwiek, dzieciom, ładując system, zostawiając sprzęt i nie przejmując się. Rejestrowana stacja jest jakby w domu, w skrócie, jak... No... Czemu robisz? W swoim pokoju? No. No, że... Cały czas mogę i nie powinienem wspomnieć o swoim pokoju, który jest to, że to jest już wujka. Większość tych rzeczy, które wiele, zwłaszcza te, które będą po kolei związane z innymi, w zasadzie mam mniejsze razy. Jak wcisnąć razki? Komukolwiek. Zacznę od pierwszego case study, chyba zajęć. I powierzę na jeden z popularniejszych sposób na ciśnięcie razy. To jest wykorzystanie grafy komplektu jak telewizora do Smart TV i dorzucenie możliwości związanych z odtwarzaniem kontentu z storage'u, z zasobów sieciowych i z sieci, do tej możliwości kontrolują. Dlaczego jest to proste i dlaczego przynosi korzyści? Pierwsze, jeśli przyjmujemy konfigurację systemu, mamy gotowy, rejestrowany obraz PNL-a, który załatwia nam cały materiał. Pilot telewizora działa out the box. Tak, że mamy kabelowany mikrofon, który nie rusza się do kanału Z i odpada nam konieczność montowania Raspberry drugiej dyszki Raspberry. Skierujemy pilot do telewizora. Oprócz tego odpada nam też zasilacz, ponieważ Raspberry i w wersji B i w wersji B+, doskonale pracuje zasilany jedynie kablem USB z wtyczki. To trochę kłócił. Nie każdy telewizor ma jeszcze powyżej 500 mA na ten sposób. Nowe telewizory mają podpięte specjalne porty USB, które są zasilane powyżej tam niż to znaczy, bo pani nie odpali, ale mamy kwadracik, który przy Raspberry przede wszystkim jest wrażliwe na napięcie. Dlatego sam problem z zasilaniem go z ładowarki Nokia na przykład. Jakiś substytut, który zasila prądem od 5,4 kW. Wiedzmy, że wszystkie nowe telewizory. Wszystkie nowe telewizory, tak. Jeśli, może być tak, jeśli działa obsługa pilota po KTZ, to na pewno da się też zasilić Raspberry z portu, tak jak znajduje się w tym. do dwójki już zalecają 2 ampery, nie? Ale doraz do tych 2, ale z powodzeniem używam takiego kilku 30 amperowego i do takiego, czyli do obrnego zdolności pracy. Na 650 mAh mamy wypowiedzieć, że Raspi podpięte, zasilane do telewizora z zachodu, znaczy zaznaczam, że bez adaptera Wi-Fi z siecią przez internet i ewentualnie zewnętrzny USB dysk działa na tym. Oprócz tego, co mamy w zasadzie z pudełka, albo co dostajemy na względnie świeży telewizor, możemy bardzo łatwo wzbogacić możliwości urządzenia, instalując plugin, na zasadzie zestaw pluginów SD XBMC, który dorzuca do naszego Raspi wszystko, co TVP udostępnia od gminy. Niestety, plugin ten z Pibła dorzuca dosłownie wszystko. Teraz pokażę, jak wygląda user experience, bo nie jest to najświeższe. Po dorzuceniu dorzucamy spojrzenie backplace'u, badanie prosto, ale telewizja polska. Jest to względnie intuicyjne, zakładamy, że nasza babcia ma znaleźć na wiadomości. Ale już tutaj, pod którą pozycją znajdą się wiadomości? Bynajmniej nie ma telewizja. Bynajmniej nie ma telewizja. Od filmy serialu. Tak, wiadomości to serialu. Oczywiście. Gdzie mamy tutaj TVP? Dorzućmy w tym siedmiu tego torku, niektóre z tych opcji nie działają. Nie odrobnia są. Tu. Spojrzymy, gdzie mamy serial online. Mamy kolejne kilkanaście kliknięć. Tak. Teraz mamy już opcję zaznaczenia przez TVP. Naszą babcię wyłączoną. No, nie jedną babcię wybratowaną. Teraz mamy informacje, tekst mam wiadomości. I proszę, w tym momencie możemy oglądać. Na szczęście, na całe szczęście przy robinie przebrania da się poprawić. Wyda mi się. Zgarniamy plugin. Plugin do ekstracji ma prostą strukturę. Zawsze jest taki entry on, czyli skrypt Pythonowy, który nazywa się default Py. Tak się składa, że ten plugin jest miszmaszem różnych wtyczek złożonych przez ludzi do różnych rodzajów odcinków. Wyłapiamy z katalogu resources wtyczkę TVP, która załatwia nam usługę TVP Video.net. Podmieniamy ten Pi, od razu na ten entry point, od razu na tą wtyczkę, która testujemy, zaczynamy od tego się odnajmniej, podmieniamy całe tutaj szukanie, pomijamy ten piękny wzorek, kiedy nasz Pi w telewizję, jeśli ktoś chce, a polecam, można pogrzebać w samej wtyczce, ale jest taki baranek navigation URL. Jeśli generalnie wrzucimy przeglądarkę, to pojawi nam się to, czym TVP raczej biega komunikującego się po Jacksonie. Ładnie biegnie swoim Jackson, który pokazuje wszystkie te opcje razem z odpowiadającymi ID-kami. Tak więc możemy sobie minimalnej, ale dla osób nieznających Pythona nie jest specjalnie skomplikowane. Zatrzymamy na sztywno, klonujemy sobie Pythona 3 razy. Zatrzymamy na sztywno aniki powiązane z telekspresem, panoramą i wiadomościami. Odpinamy pod to menu, działamy plugin nasz utworzony z wiadomości, teleekspres, panorama. I przysłowiała babcia się cieszy. Tak, jakby uruchomiony, tak, Paweł. Właśnie, oczywiście, że się da. Oczywiście, że się da. Można to przybudować po prostu. Natomiast na pewno wymaga większej ilości grzewania. Niż po prostu decyzję samą z planiną, bo tu już musimy poprawić w CNC, żeby przybudować akcję związaną z przyciskiem bilotowym. To jest pierwszy pincel. Towar kosztował nasz około 170 zł, myślę, że zmieścimy się z okadowaniem złotych. Babcia oczywiście bez ceny. Case study 2. Case study 2 to taki związany z którego już tak mam lepsze linii, które na pewnym etapie życia zastąpiły się, było zbyt ciężkie wybrać. Żeby uzyskać jakiś dźwięk, tak jak wspominał kolega, musimy podpiąć do kompa, który zapewni nam kod brzmieniowy. No i zawsze już nie zastąpić tego kompa małym ślicznym pudełkiem, który i tak bada się gdzieś. Tak sobie pomyślałem i sprawa jest rzeczywiście prosta. Jeśli nie zależy nam, albo może jeśli jesteśmy satysfakcjonowani jakością brzmienia odpowiadającą powiedzmy wyższym modelom sytuacji do ARS, takie typowe to w zupełności wystarczy plubić synth i takie banki, soundy jak posiadał sam Blaster modele 32, 64, 28, które miały budowane odwie dźwiękowe, dzięki którymi linii odtwarzane przez tą kartę były polecane o drzwi. No, grafizm był jakiś podejście. Natomiast SS2 to jest format zgarnięty z Anastasi. Instalacja, to czego potrzebujemy, to jakiś minimalny obraz rozmiana. Musimy doinstalować trójcy, odpalić go. Ja nie wiem, jak mnie dorzuciłem. Wyłączył korpus, który nie wiadomo dlaczego produkcja można się dodaje do brzmienia. Wskazujemy plik z fontem dźwiękowym, który cała masa bała się zupełnie bezładnie po sieci. Pomogujemy i zostawiamy opalone trójce. Przerzucamy się na drugi terminal. Sprawdzamy, gdzie jest nasza klawiatura MIDI. Widzimy, że jest zarejestrowana jako 515. Widzimy, że trójsynth jest w 128 i najpierw testujemy, czy klawisze działają. Czyli wrzucamy coś z rodzina 15, a następnie jeśli działają, a zakładam, że tak, odpalamy to połączenie, które sprawdza, które zestawia połączenie między aplikacją a klawiszem. To jest ten moment, kiedy już możemy grać. A Raspberry zapewni nam przyjemne buczenie. Jak bardzo przyjemne jest to buczenie, jakie są ograniczenia? Po pierwsze, niestety możemy zapomnieć o ładowaniu uzłówek większych niż... No, to zależy od samej grupki, ale z doświadczenia wiem, że jeśli to więcej niż 6-7 mega, to no, niestety. Kilku megabajtowe ok, kilkunastu megabajtowe już nie bardzo. Mamy średnią polifonię, 5-6 klawiszy jednocześnie, przy większej ilości nie bardzo. To może wydawać się ok, tylko jeśli zapomnimy na chwilę, że ktoś może być na przykład grać nie na emulatorze cyfrowego pianina, a na ugarach, czy na kartyzowych, gdzie no, gra z nami tak to mniejszość klawiszy jednocześnie jest naturalne. Tak więc raczej Wielino, raczej Wielino niż organy. No i trzeci problem to brak gwarancji wsparcia do klawiaturę. Zakładam, że mamy taką klawiaturę, która właśnie jest na szczęście, o ile tylko nie mamy jakiegoś dziwnego sprzętu. To jest co by było dziwne, jeśli sama klawiatura działa na Windows bez klawiatury sterowników, bez problemu będzie działać. To jest mała dygresja, ponieważ z tym modułem brzmienia zastosowanie Raspberry Pi jako modułu brzmieniowego do klawiatury MIDI to się pewna historia, otóż to czego nie widać było na obrazku to ekran takiego historycznych polecenia. Chęć odizolowania się od monitora, sprawiła, że zacząłem się wraz z kolegą zastanawiać, jak można by to jeszcze bardziej uprościć, tak, żeby działało po prostu. Na pewno można wrzucić preinstalowany system, który od razu przy założeniu, że klawiatura jest już podpięta do USB, jest zarejestrowana na IDIC-u, on to wszystko odpali i będzie działać. No, ale co jeśli chcemy zmienić brzmienie w trakcie pracy? Znaleźliśmy sobie z kolegą takie ładne cudo. No dobrze, czyli półwiekszowe LCD, też batonów, w przyjemnym układzie 4 kursory, start, select. No i wydawało się to wymarzone rozwiązanie, żeby zrobić prosty interfejsik do tego stylu. Po początkowym zjazdie ceny tego urządzenia wyszła po 60 zł, więc postanowiliśmy sklonować projekt w Electronic Workbenchu i wygrać sobie tą furtkę samemu. Wiadomo, LCD-ka mówi się na jakiegoś 12 zł. Płytka kilkadziesiąt dodatkowo i już jest około etalii. Kolega okazał się kreatywnością i udało mu się zrobić tą samą płytkę lepiej niż adaptatowi. Mianowicie po wyrzuceniu jednego z przycisków udało mu się zmieścić wszystkie ścieżki bez krzyżowania na jednej stronie płytki. Co jeśli ktoś zajmował się albo wykrawił płytkę wcześniej, zredukowało koszty o połowę. Trwało to jakieś 2 tygodnie intensywnej, kreatywnej pracy, przyznam uczciwie, że intensywnej, kreatywnej pracy kolegi i mojego pełnego entuzjazmu kibicowania. Kiedy już oboje mieliśmy płytki, to zaczęła się mała kreatywna praca z dopisaniem jakichś cywilizowanych modułów, także dogadać z interfejsem LCD-kami i przyciskami. Tak więc zrobimy jakieś proste bindingi do biblioteki w C, zrobimy bibliotekę C, no i powiedzmy, że to było jakieś 5 do 6 tygodni. Sprzęt był i był w stanie przełączać między dwoma najczęściej używanymi przeze mnie brzmieniami. 6 tygodni dużo używania. Gdzieś po 2 tygodniach korzystania z tych brzmień zorientowałem się, że w zasadzie całą sprawę można rozwiązać w ten sposób. Jak SD możemy dostać kilkanaście złotych. Bierzemy 2. I tak wychodzi mniej niż cała płytka. Na ogół znajdujemy wyinstalowany Raspbian, który na autoranie ma opalone trójcynkaz brzmienie. Reboot przy zmianie brzmienia nie jest taki bolesny. No, jeśli decydujemy się grać na fortepianie i na Hammondzie, tak, to zamierzamy grać przez dłuższą chwilę, nie będziemy tego wymatować. 30 razy. Czego to dokonać? To, że możemy grzebać i zagłębić się w temat, wgryźć się w temat tak mocno, że przegryziemy się na drugą stronę, a najprostsze możliwe rozwiązanie i też najbardziej kosztooszczędne zupełnie nam umknie. Chciałbym, żeby to jakoś współgrało z tymi 2 przypadkami, które, jak mam nadzieję, udało się zaprezentować. Oba są badania proste i musimy nic zrobić z wiązki. Ściągamy gotowy system, podkręcamy pierwsze rzeczy, instalujemy znajomym, naklejamy na tym pingwina, mówimy, że tam działa Linux, są szczęśliwi, kojarzą Linux z czymś pozytywnym, kojarzą to z czymś pozytywnym, są zadowoleni, to jest najważniejsze. Pytanie, czy żałuję tych 6 tygodni spędzonych na grzewaniu? 2 tygodni, 4 tygodni kolegi i 2 tygodni są. 4 tygodni kolegi nie żałuję na pewno. Pytanie, czy żałuję swoich tygodni spędzonych na grzewaniu? Oczywiście, że nie żałuję. Myślę, że nie byłoby większości z nas tutaj, gdybyśmy nie uwielbiali grzebać przy naszym sprzęcie, przy naszym software'ze, przy naszym hardware'ze. I powiem więcej, pakowałem więcej tygodni grzebiąc przy tej płytce LCD. Dlaczego? Wiadomo, że skoro w jednym zastosowaniu się nie sprawdziła, to teraz jest to taki typowe rozwiązanie, które szuka swojego problemu. I przyznam, że problemu dla tego rozwiązania jeszcze nie znalazłem, ale technicznie szukam i to poszukiwanie zajmą mi jeszcze sporo czasu. ale chodzi o to, aby grzebiąc czegoś takim ugodziwym, od czasu do czasu pomyśleć też o bliźnich. Starać się po prostu spakować pudełko. Jeśli tylko widzimy, że technologia do spraw open source rozwiąże ich problem, to czemu nie? A mówiąc o przecieżowych grzebania, przechodzimy do tej części, która raz pewnie się raz dwa skreśla trochę na aktualności, mianowicie o tym, jak wycisnąć z gasła akademickiej wiejskiej górze. Cóż, jest to trochę szerszy dla Państwa. Chciałbym skupić się na dwóch. Chciałbym skupić się na takim filmiku, który jakoś mógłby współgrać z tym korzystniejszym miejscem, tak? Czyli mamy Raspberry, które ma służyć komuś jako Smart TV, jako centrum media. Czy jesteśmy w stanie podkręcić albo uzyskać preferencję wydajności? Oczywiście, że jesteśmy w stanie podkręcić albo uzyskać preferencję wydajności. Power logiki, zbadanie proste, wszystkie istotne parametry mamy w config.txt. Są tam ufundowane presety, więc wystarczy spisać po prostu dane do zmiennych z konkretnego presetu, który nas interesuje. Z małym zaznaczeniem, że dla frequency defaultowa mamy 700 MHz, może większe spowolnienie do 1000. Dla frequency 900, powyżej 950 i 1000 jest samo. W tym case, tak, przy XBMC praktycznie niezauważalne. Kilka mitów, z którymi trzeba się zmierzyć, jeśli ktoś będzie googlał. Są strony z 2012, są z 2013, są z 2014. Strony dotyczące Raspberry będzie coraz więcej. Stron z 2011 nie mam, bo Raspberry jeszcze nie było. Ale jeśli przewidzę na jakiś starszy kontent, możemy napotkać się na pewnego typu widzenia, że podkręcając, Raspberry ma jakiś sticky bit, który się przestawia i tracimy wtedy gwarancję. To prawda, jest sticky bit. To prawda, traciliśmy gwarancję gdzieś w końcówce 2012 roku. Ten sticky bit był tam wrzucony w urządzenie właśnie po to, żeby móc wykryć, czy użytkownik podkręcał i aby móc anulować jego zgłoszenie gwarancyjne z tego powodu, że podkręcał. Natomiast już 2012 zarzucono tę praktykę, to znaczy nadal możemy sprawdzić tym bitem, czy urządzenie było wyprodukowane, w żaden sposób nie odnieśliśmy gwarancji, producent po prostu mówi, że można wkręcić ten wyższą kartę. Druga informacja, z którą możemy się spotkać, jest taka, że kręcąc rozwalimy sobie kartę. To było prawdą. To było prawdą do 2013, kiedy upgrade'owano firmware i zasadniczo wyeliminowano. Tak więc obecnie to też. I trzeci mit jest to, że kręcąc musimy dorzucić tam chiński regulator. W trzech miejscach, może w jednym miejscu, może w dwóch. To też nie jest. Nie do końca to wygląda. No oczywiście, miejski tuning zawsze ma. Nikt nie broni się wobec spoilera przy dole. Przyjdzie z twojego planiną, mamy już taką motrasowaną. Jeśli chodzi o pewne dane z testu, ale nie mówię tego słowem, mamy testy, od razu mówię, że nie moje, ja swoje robiłem tylko na 700 i 900, byłem w planiku, żeby sprawdzić wszystkie częstotliwości. Ale testy Raspa bezobudowe na samej podstawce wskazują, że dla pracy typu idle i dla odtwarzania filmu HD 1080-30 klatek zysk, jaki mamy po zanotowaniu pasywnych radiatorów, jest pomijany. Widzimy też i w bardziej widoczny sposób, że też grzanie się przy overclockingu też jest w zasadzie pomijane. Aby zaprezentować to w sposób bardziej czytelny, zwłaszcza dla tylnych rzędów, jak wyglądają przeskalowane wysokości tych temperatur dla pracy na idle bez radiatorów, z radiatorami, podkręcone na 900 bez radiatorów, z radiatorami. Czy ktoś widzi jakąś znaczącą różnicę? To tylko. Wysokości? Może nie. Jeszcze dla zgrania tematu przedstawię piątą wartość. Te wartości to jest około 50 stopni Celsjusza. To piąta wartość odpowiada czemuś, co w BitFenix.txt oznaczone jest jako max-T. Czyli temperatura, którą sam producent może oczywiście przekręcić, ale wtedy tracimy pracę. Temperatura, którą sam producent zaznacza jako ta, przy której urządzenia musi włączyć. I ta temperatura to 85 stopni. Jak widzimy, overclocking bez pasywnego wchodzenia mamy około 50, mamy spory zakres. Jak sam i tu jest ten mały haczyk. Mówimy, że to nie do końca jest prawda. Prawda, powiedziałem, że nikt nie okazja jest prawdą. Nie do końca, dlatego że nikt nikomu nie broni zamknąć i szczelnej metalowej obudowie, wrzucić do środka gumiżelki i odciąć je od nawet grama świeżego powietrza. Też nie wiem, jak sprawdzały się tutaj te takie obudowy państwowe typu Pibo, tak, gdzie w zasadzie każdy element jest tak szczelnie dopasowany, że mimo tego, że w zasadzie wszystkie obudowy pracujące z znaczy pasujące do Raspberry Pi B+, na takie same wymiary, takie same organizacje plików, pasują do Raspberry Pi. Poza tymi obudowami warstwowymi typu Pibo, które są mają nacięcie na rozmiarze płytki procesora. Staje, tam minę w górę, ale to już właściwie się przylega do problemu. Nie wiem, jak to działało. Mój deser zamknięty do odbicie mniej więcej jak 62 stopni. No to wspaniale. Mamy gdzieś to działa, tak? Działa. Dobrze. Co jeszcze możemy... jeśli nie, znaczy wcześniej tekst po prostu możemy tu dalej podkręcić, zmieniamy się w TXT, wchodzimy do XBMC, widzimy, że eksponsywność nam się zwiększyła i widzimy też w System Settings, że pracuje na takiej ani eksponsywności. Z czym możemy się wygrzewać? Problemem Raspberry, który nie zginie, przynajmniej nie szybko, jest kiepska wydajność Raspberry Pi. Rzucamy na kartę SD i obserwujemy, że zaraz się kartę oczywiście w oryginalnie naszego szczęścia. Wyciskamy z tego 4, 5, 6 megabajtów na sekundę. Ta sama karta gwarantuje, jak się lepiej pracowała w czypiku USB, który podniemy z tyłu do reszty. Wyciśniemy z pójdzie, zajmiemy 6, tam wyciśniemy 11. Dlaczego? Problem jest to, że kodowanie interfejsu SD jest ustawione bardzo zachowawczo. Było ustawione tylko zachowawczo, trochę to zginęło, ale nadal, mimo że teoretycznym wrogiem przepustowości jest tu jakby to zrobić, żeby nie zachodzić w naszego. Problem jest dwojaki. Raz ma napięcie 3,3 V przy karcie SD, co już ogranicza nam pulę dostępnych możliwości. Ale ta granica, która teoretycznie jest wyznaczona dla tego napięcia, to jest traktowanie 50 MHz i to teoretycznie przynajmniej 300 V dałoby nam 200 megabitów, czyli 30 parę megabitów, tak? To jest główny limit wyznaczony przez teorię. Główny limit wyznaczony przez praktykę. Jak podkręcimy ustawienia do kontekstu, który będzie mowa za chwilę, i jesteśmy w stanie wycisnąć kilkanaście megabitów. Powiedzmy do 10, 11, 12. Problem zostaje z nami, dlatego że Raspberry Pi 2 przy wszystkich swoich dobrodziejstwach zostawia dokładnie ten sam interfejs dla karty SD. I w związku z tym mam pytanie, jak żyć. Możemy powinnić pogrzebać w fragmentem FiniCNN. Mamy wspomnienia drogową, mamy już 50, a i będziemy mieli te, to będzie wpływało. Możemy podejść do tego jako wow, i tak jest SD nie ogranicza, więc nie ma sensu kupować drogiej karty SD klas 10. Słuszne podejście, nie ma sensu inwestować w drogi powyżej klas 6, tak, nic. Całkiem sensowną opcją, ale opcją, która wywoła się ze względu na takie zabiegi, że łatwo możemy przerzucić storage na USB. Mamy OpenLeka, to widzimy, rzucimy to na Skype i widzimy, że mamy tam dwie partycje, jedną budową, jedną ze storage'em. Możemy pogrzebać w bucie, żeby storage wskazywał na USB, przerzucić tą partycję storage'ową na pendrive. Mamy zysk. Myślę, że to chyba najsensowniejsza opcja. Jeśli ktoś chce się tak grzebać i wrzucać tam drugi pendrive, jeśli ktoś uważa, że ten zysk jest potrzebny. A inna rzecz, wspominałem wcześniej o tym problemie z psuciem kart SD, który został wyeliminowany, psucie kart SD przy overclockingu, został wyeliminowany w listopadzie 2013, ale z czym powiązany był ten problem? On był powiązany nie tyle, na to warto zwrócić uwagę, nie tyle z tym parametrem ARM frequency, który odpowiada za traktowanie naszego klocka, a z parametrem core frequency, warto wiedzieć, że jeśli nie podkręcamy, to core frequency mamy dla tego domyślnego presetu ustawione na 250. Podkręcimy do 900 MHz, dla tego presetu 900 miało bodajże high. Chyba medium. Dla presetu medium 900 mamy 333. Ten skok nie jest tak wyraźny, ale dla presetu powiązanego z 1000 MHz mamy już 500. Mamy dwukrotny skok core frequency w stosunku do ustawienia domyślnych. To bolało kartę SD mocno w przeszłości. Zostały rozwiązane firmwarem, no ale mam świadomość, że obserwowane zyski z performance'u między 900 a 1000 MHz nie są takie duże. Mam świadomość, że tak gigantyczne core frequency stwarzały problemy w przyszłości. Jest to kolejny powód, moim zdaniem, dla którego nie ma sensu podkręcać i powyżej nic. Co jeszcze? Czasami się pytanie.